Nie właź na kamerę. Ej, 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 ej. Siemanko moi drodzy, witam was w nowym filmie. Dzisiaj jest niedziela, dzień nostalgiczny, dzień wolny od pracy, przynajmniej dla niektórych. I pomyślałem sobie, że mogę wrzucić taki mały odcinek, króciutki, w którym pokażę wam parę kadrów z karmienia pająków. Bo to jest, wiecie, łatwe do roboty, tak? Szybkie i przyjemne i w ogóle no, spoko do oglądania, nie trzeba się przy tym jakoś specjalnie nasilać. Ale najpierw chciałbym zrobić jedną jedyną rzecz. Tu jest samiec Pamphobeteus ultramarinus i chciałbym go przełożyć, bo tutaj się pojawiła taka, taka nieduża grzybnia. Widać to? O, teraz to widać. No, pojawiła się nieduża grzybnia, więc po prostu go sobie na szybko przełożymy. Tego torfu też tu jest trochę za dużo. A wiecie, on jest fajny. To przekładanie też będzie łatwe, szybkie i przyjemne. Tak jak już powiedziałem. I tu mamy rekwizyty z filmu o wilgotności, czyli suchutkie włókno kokosowe i mokre włókno kokosowe. Także to sobie zmieszamy. I akurat będzie, wiecie, spoko. Także zmieńmy sobie w sumie kadr i tyle. Okej, powinno być git, bo teraz wy wszystko elegancko widzicie. O, i się przestraszył. Co ja wam tu mogę powiedzieć? O, tu jest mega wilgotny torf, w sumie włókno kokosowe, które no, jest naprawdę mokre. Także weźmiemy trochę tego i zmieszamy z suchutkim w taki sposób, że powstanie dobra mieszanka i zrobimy to pędzelkiem. O, tyle wystarczy. To odkładamy. No i w sumie wystarczy, wiecie, zamieszać. Ta wilgoć tutaj się elegancko rozprowadzi. To jest też fajny materiał, żeby on sobie mógł w tym pokopać. Także tutaj wszystko jest elegancko. Hop, hop, hop. Aha, i jeszcze zrobimy mu kryjówę. Kryjówę pomyślałem, żeby zrobić mu z takiego... to jest nasada liścia palmy. I ja chciałem to zrobić, że tak, czajcie, żeby mu taki domek zrobić. Tylko, że ten domek trochę wyszedł za duży. Także to trzeba jeszcze obciąć. Tu obetniemy. Tak wiecie, na chama, no bo kurde, to i tak jest prowizorka. A w ten sposób, wiecie, tutaj zrobi się elegancka jama. No i pająk będzie się czuł tutaj bezpiecznie, ona też jest duża, pojemna, także bez problemu takiego pająka pomieści. No właśnie, a propos pająka, to przedstawmy sobie. To jest Pamphobeteus ultramarinus, to jest samczyk. Jest taki, o... Widać. O, już tutaj do kamery będzie... Nie właź na kamerę! Ej. Ziomek. No co ty? Boże. No, także taki jest. Także jak sami widzicie, no nic strasznego, tak? To jest pampuch. One są fajne, w ogóle pochodzą z Ekwadoru i są świetne, bo nie potrzebują dogrzewania, bo same żyją na jakiejś tam wysokości nad poziomem morza i to jest super ogólnie. Także weźmy sobie tego samca i do nowego pojemnika wprowadźmy. Już mnie cały oblepił pajęczyną. O, jak jeszcze go miźniemy po stópce, no i generalnie elegancko, tak? Pająk jest w nowym domku. Super, bardzo się cieszę, także tyle jeśli chodzi o przekładanie. Teraz przejdziemy sobie do czego? Tak jest, do karmienia. O. Także, no trochę się tam nie domyka, trudno. Także przechodzimy do feedingu. We'll be right back.
i jaka to jest super zabawa.